Witam Was bardzo serdecznie. W ręce wpadły mi kolejne gogle VR, tym razem od firmy Everest. Oczywiście produkt przeznaczony do urządzeń mobilnych, to nie są takie gogle do grania na komputerze, żeby nie było później nieporozumień. Pudełko sobie zostawimy na boku, nie ma sensu się nim zajmować, a my przejdziemy od razu do konkretów. Jak gogle VR wyglądają, każdy chyba wie, natomiast tutaj bardzo podoba mi się kolorystyka. Czarno, biało, szara, naprawdę fajnie to wygląda. Sama jakość plastiku powiedziałbym przeciętna. Taką nazwę, oczywiście regulowane paski do zakładania headsetu, tak go również nazwę, na głowę. Tutaj mamy mięciutką gąbkę powleczoną materiałem skóropodobnym, tak aby nas nie uwierały gogle w twarz. Wycięcie na nos, natomiast od razu Wam powiem, że to wycięcie mogło być troszeczkę większe, chyba że ja po prostu mam większego nosa niż przeciętny Polak, czy też przeciętna osoba. Natomiast mogłoby to troszeczkę być wycięcie większe. Co bardzo ważne, regulacja w dwóch płaszczyznach. Możemy regulować tutaj sobie, oczywiście oddalać i przybliżać soczewki. Ja może Wam to zademonstruję, nie wiem czy uda mi się to zademonstrować, udało mi się. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli ktoś nosi okulary tak jak ja, w tym momencie może sobie te okulary zdjąć i może wyregulować sobie ostrość. Dodatkowo możemy regulować ostrość oczywiście tutaj na boki. Każda soczewka, zobaczcie, przesuwa się na bok. Czyli osobno możemy każdą z nich regulować. Także pod tym kątem nie mam kompletnie żadnych uwag. Fajna rzecz, że możemy otworzyć sobie klapkę, przesunąć. Tutaj możemy mieć dostęp, znaczy nie tyle dostęp, co odsłonić kamerę w naszym smartfonie. Również mamy wycięcia specjalne, żeby podłączyć czy to ładowarkę, czy słuchawki. I to, z czym się nie spotkałem do tej pory jeszcze w takich headsetach, w takich goglach, to wysuwana klapka, w której montujemy nasze urządzenie mobilne. Tutaj w komplecie mieliśmy jeszcze dorzucone trzy gąbeczki, dwie już wyjąłem, tak aby zabezpieczyć nasz smartfon przed porysowaniem. Proponuję Wam dwie dokleić od razu na górę i być może z jedną na dół, ale to musicie sami wykombinować, w zależności od tego, jakiego smartfona macie. Ja teraz go zamontuję tutaj. Montaż dość prosty. Proszę bardzo, cyk. I smartfon siedzi w środku. Zobaczcie, tu jest wycięcie właśnie na kamerę, że możemy tej kamery używać. W smartfonie wkładamy i ciabak. Zobaczymy, jak to wygląda. No co, całkiem spoko, bo kamera jest tutaj w smartfonie odsłonięta. Możemy tego smartfona jeszcze przesunąć wprawdzie tutaj w prawo, także wprawdzie tutaj w prawo. Nawet mi się fajnie powiedziało. Także możemy go przesunąć w ten sposób. O, i ta kamera będzie widoczna. Ja go ustawię dokładnie na środku. Proszę bardzo. Teraz możemy sobie klapkę zasunąć, również otwory wentylacyjne, żeby nam się smartfon nie przegrzewał. Z tej strony również otwory. Tutaj, a właśnie, tutaj również możemy podłączyć sobie słuchawki, czy też na przykład ładowarkę. Lub tutaj na górze, także nieważne gdzie macie wejście słuchawkowe w smartfonie, po obu stronach te wycięcia macie. No i co, jesteście gotowi do używania Waszych gogli VR. Ze smartfonem uważam już dużo więcej, także wystarczy je teraz tylko założyć. Oczywiście te paski są tutaj regulowane, jeżeli o tym nie mówiłem. No, także tak to wygląda. Nic nowego Wam teraz nie pokazałem. Chyba każdy wie, jak się wygląda po założeniu gogli VR. Możemy sobie teraz oglądać filmy z kamer 360 stopni. Oczywiście grać w gry i możemy oglądać filmy 3D. Natomiast czego mi tutaj zabrakło? To zabrakło mi takiego pilocika, powiedzmy, który by umożliwił nam w te gry grać. Bo w tym momencie nie jest to możliwe, jeżeli chcemy nawet zmienić tutaj cokolwiek w smartfonie, czyli na inny film, czy na inny, powiedzmy, na inne zdjęcie, to musimy niestety to wyjąć. Nie mamy również żadnych tutaj przełączników, które możemy, nie mamy żadnych przełączników, które możemy użyć do, powiedzmy, wciśnięcia jakiegoś klawisza w samym smartfonie. Także coś takiego powinno tutaj mieć, moim zdaniem, miejsce. Tyle na dzisiaj. Więcej Wam tutaj raczej już nic nie pokażę, bo nie mam tak naprawdę jak. Nawet jakbym Wam odpalił jakiś filmik w 3D, czy też grę w 3D, to tak czy inaczej tego 3D Wy nie zobaczycie. Kamera tego nie nagra. Także ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linka do produktu znajdziecie w opisie tego filmiku. A ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się. Hej. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.